Dzień dobry! Dzień dobry. Jesteśmy po raz kolejny w Egipcie. Czy kogoś to zaskoczyło? Chyba nie. A gdzie jesteśmy dokładnie? Hotel Aldao Resort, Strasgeberger, sieć. Coś w tym stylu. Wszystko jasne, nie? Pierwsze wrażenie bardzo fajne. Fajnie nas tu przyjęto. Jest na bogat. Hotel jest gigantyczny. Zobaczycie, jaki jest hotel, jakie są nasze relacje, o czym rozmawiamy, co pijemy, jak Marta się zachowuje. Raz lepiej, raz gorzej. Nic nie będę wycinał, żadnych wycinek. Sporo osób, które ogląda nasze vlogi, prosi nas o to, żebyśmy nie wycinali rzeczy, które nam nie wyszły, bo chcą wiedzieć o nas wszystko. Czy to zrobimy? Jeszcze nie wiem. Bo nie wiem, czy się będzie nadawał. Ale będzie fajnie. Dobra. Doznania nie do opisania. Tak, idziemy się, rozpakujemy i wracamy do Was. Pa! Tak wygląda hotel od środka. Czyli jakby samo centrum dowodzenia, recepcja i tak dalej. Ogólnie hotel jest gigantyczny, tego obraz tutaj tak nie oddaje. O, i mamy piano, już wiem, kto dzisiaj będzie grał. Miał być widok na morze, niestety ja go nie widzę. Może ta płata nie była taka duża, ale zupełnie niepotrzebna, kiedy ja tego morza nie mam. Za to jakiś chwast rośnie piękny. Ale my ludziska mamy to w naturze, że zawsze narzekamy. I tak jest pięknie, jak to mówi moja żona. Więc no, mi też się podoba. Tak jak Marta mówiła, pokażemy, póki jeszcze nic nie tknięte, bo za chwilę to będzie wielki bałagan, kiedy ona wywali swoje... No, brzydko powiedziałam, wywali. Ale to, co się ledwo zmieściło w walizkach, się nie wyjmuje. To po prostu trzeba wywalić. Co kupić? Grzałkę. Gorąca? W domu w cieplejszy się. Czy bez tym dzisiaj czasamy wiatrem? Wydaje ci się, że jesteś sponiewierana. Elegancko wyglądasz. Troszkę niewyspana jestem. I ogólnie jest fajnie. Minus dwa? Uwielbiam, jak mnie na wskroś przewiewa. A tu plus 26. Jak jadę na urlop, to zawsze deszcz pada. No tak. No. Ze mną nikt w pracy urlopu nie chciał wziąć w jednym czasie, bo wiedzieli, że będzie padał deszcz. Tylko było tak, Marta, kiedy ty bierzesz urlop? Ja na przykład tam od 20 sierpnia tam do 30. O, to my nie bierzemy, bo wtedy będzie padać. Martunia wraca po urlopie do pracy i znowu były skwary. Dlaczego ty mi tego nie powiedziałeś przed ślubem? Bo byś mnie nie wziął. Jak nie? Akurat ciebie wziąłem w ciemno. No, dosłownie. Teraz będziemy się przechadzać. Takie największe centrum Nil, Faraon jest na jakiś niecały kilometr stąd, więc najlepiej jest wziąć taksówkę za 2 dolary. Ale to ładnie! Czytam ploty. Na jaki temat? Ale masz nogi śmieszne. Nie będę mówić, bo ogólnie temat nie warty uwagi, o tak bym powiedziała. Aha. Raciu. Tak. Wiesz, że tego nie mogę umieścić, bo już takie jakieś dziwne, ale już teraz dobrze. Stopy miałeś dziwne strasznie. Że wielkie mu komórki? No fakt, trochę z ciebie albinos. Ja przyjechałem przynajmniej przygotowany. Coś mi się wydaje, że ktoś dzisiaj będzie spał na balkonie. Nic z tego, ja będę spał w wannie. Dopuszczę sobie wody. O! Cery trzeba dbać. Nie, nie, zostaw, już roztarłeś wszystko. Kurde, wątpię. Nie, kochanie, elegancko wygląda. Nie, zostaw, naprawdę. Bo... to jest taki przezroczysty balsam. Jaki? Ja się widzę w odbiciu w tym. Betui. Martunia. Lepiej? No. I tak zawsze. Robi ze mnie idiotę. Ale się nie dam. Kurde, do buzi mi nalazło. Napij się. This is mafioko. Mafioko. No. Mafioko, mafiusa. Mafiusa, mafioko. Ale zobacz. O. Come on, guys. Dobra, idę. Idziemy na party. Dance party. Pool party. Party, party.
jak ma Marty. Marty, Marty, jak nie Marci. Ricky Martin. Dobry jest. Joko. Co? Joko. Co? Joko. Co? Joko. Joko. Joko kici w oko. Joko ciki w oko. This is Mafioko. Yes, Mafioko. And the guy who take this video is Mafiuta. Mafiusa. Jeśli mnie obrażasz, to będziesz tego żałował. Ja. Yeah. To. Da, da. Pool party! Pool party! Dobrze biega. Przerwał mi picie mojej herbaty. Mamy tu pola golfowe, mamy tu siłownię, która jest czynna całodobowo, mamy tutaj bary, które są czynne całodobowo. To jest bardzo miła informacja dla wielu ludzi. Niekoniecznie dla nas, jeśli chodzi o bary, ale... Jeżeli chodzi o turystów, to bardzo dużo Niemców. Jedną tylko panią z Polski spotkałam. No i taki wiek 70+. Mnie to odpowiada. Dla mnie nie. Dzieci jest mało, także nie ma tej wrzasków, pisków. No, odwrotnie odpowiada. Ale... Na dzieci... No, tak. Prowadzę ten monolog. Proszę. Nie przerywaj. Proszę bardzo. No. Mamy basen podgrzewany i tam są dzieciaki, ale... Takie małe info do wszystkich panów, którzy na imprezach chcą z Martą zatańczyć. Panowie, ja was przestrzegam. Ja on daje dobrą radę, wizją nie tańczy. Patrzcie, jak ona się porusza. Przecież ona nie ma poczucia rytmu. Muzyka w tańcu nie przeszkadza. Nie przeszkadza, widzę. Ja jak zwykle piechur. No nic, już niewiele mi zostało. Skręcam do pokoju. A tam czeka na mnie żona, z którą za chwilę znowu pójdziemy kilometrami. Jestem! Cześć! Ja taka nieuczesana. Co? A ja taka nieuczesana. Jeśli ktoś jest rozeznany, musi powiedzieć, czy tym się w ogóle zaciąga. Czemu ty taki choczesz? Sponiewiera ciebie już. No co ty? Ja cię kocham. Ty słodko śpisz. Właśnie nie leży mnie. Mam nadzieję, że te filmiki nie pójdą na jak na twoje storki czy co tam? Oczywiście, że pójdą. Przecież wiesz, że jak ja trzymam telefon w ręku, to na 99% pójdą w story. No, przykro mi. Z tobą. No, niestety. Dobra, ciągnij kobieto. Już. Dla tych, co mnie nie widzą tam z daleka, myślą, że ja jestem zawodową pływaczką. Co nie? Ze szkoły specjalnej. A ja jestem twoim opiekunem. Ale na pizza jest najlepiej. Słona woda? No tutaj, ze względu na to, że ten basen jest dla dzieci, to solą wodę, nie chlorują. Ale to jest jedyny podgrzewany basen. W tamtym po prostu, jak pójdę do toalety, to nie mogę się załatwić, bo nie mogę znaleźć sprzętu. Biorąc pod uwagę moje fantastyczne umiejętności pływania, to te dwie pierwsze lekcje były darmowe i chyba zacznę pobierać opłaty, bo wszyscy byli zafascynowani moimi stylami. Więc możliwe, że tu jeszcze rozkręcę biznes. Każdy grosz się przyda. No. Teraz wróćmy do jednej rzeczy, której mnie bardzo bulwersuje. Twoje chrapanie? Tak, moi kochani, przyjechałem na urlop odpocząć. I w dzisiejszej nocy spaliśmy, nie wiem, 3 godziny. Bo przecież królowa musi chodzić, wszędzie wszystko zwiedzić. Jakąś ciszę wczoraj jeszcze kazała palić. Wymiotować mi się chciało później północy. Mniejsza z tym. Ale chcieliśmy spróbować. No i spróbowaliśmy i tak to się kończy. I teraz tak, sobie ustałem teraz na leżaku, bo cudownie. Coś mi się śniło nawet fajnego. Nie mogę powiedzieć tylko co. Ale nie, budzi mnie. Jak mówię, że pójdę do pokoju, żeby jej nie przeszkadzać. To focha strzela. Bo to nie było, kochanie, takie chrapanie, takie... Tylko? Prezentuję. Proszę. Co? Nie wierzę. Ja mówię nagraj, ale nigdy jeszcze nie nagrała, więc trochę oszukuję. Nieprawda. I co zrobię? Ale co ale zrobiłeś?
Śmiałaś się, że pani z boku, co leży z mężem Niemcy. Tak. To wziąłem sobie, słuchajcie, wpisałem na translator, że bardzo panią przepraszam za chrapanie. Postaram się więcej tego nie robić, ale jeśli to się powtórzy, proszę we mnie czymś rzucić. Ona to przeczytała, że coś śmiałaś. Chodź do mnie. Nie. Czemu? Bo jestem wysmarowana prokatem. A ty się za to ładnie upaliłeś. Fajnie się paliłem? No. Może tak fajnie, że wczoraj was pomylili. No, z Rumunami. Z Rumunami. Mówią, from Romania? Kurczę! Ty jak ty, ale ja też jeszcze jestem biała jak mgła cmentarna. No to ty jesteś jak posypana mąką i nie wiem dlaczego nie pomyślałeś, że jesteś Rumunką. Kochanie, czy ty uskuteczniasz teraz naukę pływania? Nie. Myślałam, że schłodzę swoje ciało. Myślałam, że... Jest bardzo gorąco. Chcesz mi fuchę zabrać. Nie. Ty powiedziałeś, że ty jesteś z Polski, a ja powiedziałem, że ja I am Georgia. Jestem Gruzinem. A oni, o, to dlatego jesteś taki czarny. Ja będę, kurde, czarniejszy od ciebie. Jak można mnie pomylić z Rumunem? Nawet mogę coś po gruzińsku powiedzieć. Szakaszwili. Gamardżoba. Albo Alians Polans. Albo Gamardżoba. Albo Tatiana z Gruzji. Jest plecaczek? To znaczy tylko jedno. Że znowu robię za tragarza. Nie, żartuję. Kupiłam mężowi piękny zegarek i teraz mam bojowe proszę, zadanie. Proszę, bardzo, muszę pokazać. Teraz mam bojowe zadanie znaleźć dla niego odpowiednią obrączkę. I nie mogę znaleźć. Widzieliście kiedyś zmęczonego Dyzia? Nie, jest mi smutno, bo nie mogę ci nigdzie obrączki kupić. Kurczę, ludzie, widzicie? Co za kobieta? Ona się smuci, że nie może mi kupić obrączki. Bo paluchy masz wielkie. Nie ma takich size'ów. Chyba lepiej większy niż mniejszy. Rozmiar ma znaczenie, czy nie? Właśnie, zrobiłam 2 km, a ty mi w ostatniej chwili mówisz, że ty jednak chyba nie chcesz. Thank you. Nie chcę. Że ty chyba jednak nie chcesz. Nie będę cię naciągał. To po co tyle kilometrów robiłam? Ale fajne miejsce znaleźliśmy za to. Fajne. I bo jutro właśnie zaczynamy kręcić, ale no troszkę trzeba się przejść, bo tak są tam nie będziemy jeździć, no bo co 20 metrów jest dosłownie miejscówka do kręcenia, więc będziemy szli ale kręcili. Ale ta konkretna nas interesuje, to ze 3 losy będzie, nie? Ze 3, ale po drodze jeszcze coś nagramy. My woman, my friend! Hello! Jak się masz? Nie krzyczysz, ucha nie jestem. Idę. Jak się masz? Skąd? I'm from? From what? Polak jesteś? A to nie, nara. Ciao. Widzisz tutaj, czujesz blusa czy nie? Dziękuję. Chcesz nagrywać w ogrzewanym basenie, a mnie wrzucasz do tej lodowatej wody. Było studiować, uczyć się. No skończyłam studia. No, chciałbym. Agroturystykę pewnie. No nie. By czytać książki, kochanie. A nie oglądać kreskówki. Pani, wiesz ile ja książek przeczytałam? A ja ile? Witaj Karolciu, zaczołowany ołówek. No ten, Janko Muzykant. Lesji wróć. A to co? Znajome. Ziomki. 4 sztuki. Kaczuchy. Który to Jarek? Prawda. Ciuchów na sterka ciuchów wrzucona, wyprasowana. Kto będzie prasował? 7 czy 8 stroi kąpielowych. Jaśko, który? Martunia, rusz główką. Studiowałeś przecież 5 lat. A ja nieuczony, bez studiów. Wszystkie, które zacząłem, skończyły się zbyt wcześnie. Jest troszkę głęboko. Bo tutaj stoi gimbala. Przejęłam, stery. Dawaj. Raz, dwa, trzy. No dawaj. Jasieńko, dupę masz na wierzchu. Ale bosko wyłaziłem z basenu, co? Cudnie, wyglądałeś wręcz uroczo. Bartusiu, a wiesz jak mi kurcze ręce zdrętwiały od trzymania gimbali przez pół godziny w wodzie? Ja wiem, ale ludzie... Wiesz, że to waży z 5 kilo? Jest grubo po północy, a my, jak widać, wróciliśmy z nagrywania. Jesteśmy w barze ulubionym. Ulubiony bar mojej żony. Ostatnio narobiła mi tu troszeczkę obciachu, pomylili ją z Rumunką i dzisiaj to samo. Ktoś mówi Rumunia,
i się śmieje, bo oczywiście poznał. Ja mówię, Rumunia, Rumunia, zaraz w łeb dostaniesz. Mówię, moja żona jest z Rumunii, ja jestem z Polski. Ale czy? Jestem czysto słowiańskiej urody, czy tego nie widać? Rumunka, taka cyganka. Ach ty cyganko, zielone oczy twe. Dzień dobry, jakaś tam znowu wystrojona. Bicki moje, o. Jakie znowu? Jesteś wystrojona, kręcimy klip. No tak normalnie, ty chodzisz w kolesowach. Nie, chodzę po wakacyjnemu. Tak, ja też zresztą. No dzisiaj nałożyłem taką koszulkę droższą niż zwykle, ale spodziewałem się dzisiaj jakichś dancingów. Na szczęście naszego urlopu jeszcze taka dłuższa chwila. Wszystko nam się strasznie mocno podoba. I basen, i żarcie, i napoje typu Pepsi, kofie i te różne inne też. I te inne. Tak jak mówiliśmy chyba wcześniej, nie wiem czy wspomniałem. No, jeśli nie, to nam to wytnę. Powiem jeszcze raz. Wspaniałe miejsce dla tych, którzy lubią się bawić do samego rana, bo całodobowy bar, całodobowe żarcie, całodobowe wszystko, co sobie życzy, siłownie i tak dalej. Tylko siłowni więcej nie będę gadał, bo ja za dużo gadam o tym. Tak, także rób ta, co chce ta. Tak. Fajnie jest. Jak jest żona? Jest pięknie. Ogólnie tak patrzę w tą kamerkę i tak się zastanawiam, czemu jestem taka biała? A ja myślę, dlaczego jestem taki ciemny, bo ja jestem w okularach. Teraz jak podniosę, jestem taki normalny. A mnie nawet okulary nie dają rady. Kota, chcesz się zamienić? Uwierz mi, dla twojego dobra, jeśli to ci sprawi przyjemność, zrzucę z siebie skórę jak kameleon i wręczę o tobie. A wezmę twoją białą. Myszko nie potrzebuję, bo w pokoju mam samoopalacz. To na wszelki wypadek. Co mi się wydaje, albo... Dżinsy się skurczyły. Wy też tak macie, że... Macie tak, że puchniecie na urlopach? Zupełnie nic nie jedząc. Centralne zero, a brzuch rośnie. Nawet nie, no, ale naprawdę... Specjalnie wziąłem te spodnie, bo mówię, są na mnie fajne, luźne, będzie mi wygodnie. I? Nic nie jedząc, a teraz, spodnie się sprały. A teraz jak siedzę, to zamiast pępka guzik mi się brzyna i taka fałda mi wisi. Tak samo dzisiaj gość nad tym. Dzisiaj, wczoraj mówi, że to mięśnie są, mówi, a skąd ten brzuch? Ja tak myślę, kurde, co mu zrobić? A on do mnie mówi, breakfast? Ja mówię, ja tu breakfast. Ty w ogóle slim jesteś, ty nic nie jadłeś jeszcze dzisiaj. No. Taki szczpiorek, ojej. Ale to wszystko... Dobra, to ten, powiem. Odnośnie chlepania. Wspominałem już. Akcja będzie taka. Znowu dzisiaj mnie zbudziła po paru minutach chlepania. I zawsze jak mi nie wierzył, powiedział, że muszę go nagrać, bo mi nie wierzy, że on tak chrapie. No. To dzisiaj się z niego śmiała znowu ta sama pani, co poprzednio. Pan, który no, namawia na te wszystkie nurkowania, szmery, bajery. Pan z obsługi. Ten, co tam przynosi te ręczniki i tak dalej. A co? I nie pamiętam. Pękali ze śmiechu czy jak? Czy się uśmiechnęli? Nie, no, śmialiśmy, że ten nawet cię od tego surfingu i tych innych rzeczy, to on cię przecież nawet przedrzeźniał. Kurde. Słuchajcie, ale mam na to sposób. Wstałem i powiedziałem tak, bardzo wszystkich serdecznie i gorąco przepraszam. Ale dziś w nocy miałem 15 przyjaciółek, które musiałem niestety zaspokoić. Tak. Dwie o godzinie drugiej zabrała karetka, dwie jeszcze reanimują pod hotelem. To co? Mało tego, o 6 nad ranem Marta wróciła z wędkowania. Też musiałem zrobić robotę, dlatego sobie śpię. No i co? Jesteś zmęczony i chrapiesz przez to. I co? Wszystkie panie wstały. I biły ci brawo. Tak. No, owacja na stojąco. Mało tego. Wróciłem z obiadu, to jeszcze dwie stały ciągle jeszcze klaskały. A wszyscy goście na basenie chrapali. Udawali, że u nich też ktoś w nocy był. I wtedy się obudziłeś. I wtedy mnie zbudziła moja żona. Nikt tak nie nauczył poezji polskiej jak Sana. Tak. Pani od języka polskiego. Parę godzin. Tak, pani od języka polskiego męczyła się nad tym konoplą, tłukła mu w łeb. A ja z nią zawsze się kłóciłem, że jak ona mówiła dla mnie, że Adam Mickiewicz to Polak. Ja mówię, jaki on Polak, jak on sam mówi, że Litwo ojczyzno moja. On sam się uważał za Litwina, a ona mówi, że to Polak. No nic, ale wygrać nie mogłem z nią.
Co wam to powiem, to wam powiem, ale byliśmy tutaj chyba ostatni raz jakieś 3 lata temu i tu w tym miejscu dosłownie chodziliśmy po piaskowej drodze. Sklepiki to były takie jak na rynkach małe kramy, a teraz to są normalne butiki, przepięknie zrobiony deptak. Da się? Można? Ale fajnie, klimatycznie. How are you? Cieplutko. Rumunia, to Rumunka. Nie. Tu mamy chyba jakąś restaurację, tak, restaurację i czaskoteka. Sushi. Sushi. Mnie nie sushi, ale może być. No i standardowo, tak właśnie słyszeliście, znowu nas porównali do Rumunów. Że po ciebie, nie mnie. Moment, bo nagrywamy... Zagrywamy program do TVP. O! No nie do uwierzenia, że jeszcze, mówię, 3-4 lata temu to wszystko praktycznie było w piachu. A u nas w tym czasie wybudowali Mierzeję Wiślaną. A u nas w Polsce co postawili? Ławki przystankowe z Polską. A, w kształcie... No, obwód Polski, granic. Tak, po jednym deszczu się połowa rozpłynęła. Wszystkie. Już zebrali zresztą. Very good. Widzisz, jaka jestem tancerka? Mi też się podoba. God is my husband. No problem. No, brother. Brother, like a brother. Come, photo. Yes. Wszystko tu wygląda zacnie. Malutkie wątpliwości mamy tylko co do plaży. Jest takim spędem leżaków, ludzi i tak dalej. No nie jest. Byliśmy na lepszych. Pewnie wy też. Ale poza tym wszystko jest idealne. Pod każdym względem. Jeszcze zapytam swojej żony, co myśli na ten temat. To jest piękne. Może to węgiel? Tańsze od węgla? Kurde, taka teraz ja jestem droga. No, dlatego cię kocham. Cholera. Ty masz węgiel. No. Moi kochani, wyjazd w nasz czas. Wracamy do zimnej Polski. Z pięknymi wspomnieniami, z pięknymi pamiątkami. I mam nadzieję, że wrócimy. Czy tu? Nie wiem, chociaż było wspaniale. Ale do Egiptu na pewno. Znacie nas.